Cześć, witajcie. Dzisiaj troszeczkę o historii. Droga młodzieży, co to jest? No, niestety nie wszyscy dobrze odpowiedzieli, bo to nie jest ikonka zapisz, tylko, no, Konradzie, co to jest? To jest dysk elastyczny, chociaż ten akurat jest mało elastyczny, no ale jest. Skąd się ta nazwa wzięła? Nie, elastyczny to jest ten, o. Tak, to był pierwowzór. Dlatego to się nazywało tego. Floppy drive. A to jest tak naprawdę to samo, tylko że mniejsze. W mniejszym formacie, wersja rozwojowa. Dyskietka, kochani, to się nazywa dyskietka i kiedyś na tym trzymaliśmy dane do naszych komputerów, na przykład gry, na przykład obrazki, różne takie rzeczy. Wszystko, co trzeba było zapisać, dokumenty. Obrazków to tam za dużo się nie mieściło. No nie, ale... no za dwa weszły. No tak, za dwa, tak. Takie w słabej rozdzielczości, jak kiedyś było. 320 na 200. No, to... coś takiego, no, takie wtedy były, tak? No, to była moc wyobraźni. Jak widziałeś jakieś zdjęcie jakiejś pani, kurczę, w 320 na 200, to więcej sobie wyobrażałeś, niż widziałeś. No i wtedy się pobudzało kreatywność. A to poniekąd tak, to jakby nie o tym, bo ciekawe jest, jak to działa, tak? I jak historia toczy zatacza kółeczka różne. To jest nośnik magnetyczny, jak to się ładnie nazywa. I o co w tym wszystkim chodzi? Jak weźmiemy na przykład magnesik, przyłożymy do śrubokręta, to on nam się namagnesuje i też będzie przyciągał, tak? Z kolei, jeżeli coś namagnesowanego przesuniemy koło jakiejś ceweczki, to wygeneruje nam się prąd. No i już bardzo dawno temu ludzie sobie wymyślili, że jeżeli weźmiemy sygnał akustyczny, mowę, z mikrofonu czy muzykę, puścimy to na cefeczkę i namagnesujemy przesuwający się drucik. Tak, drucik. Pierwsze magnetofony były na drut. Mówimy o magnetofonie, moi drodzy. A potem ten drucik, który się namagnesował w takt muzyki, przeciągniemy, znowuż przepuścimy i sobie inną ceweczką będziemy odczytywali to pole magnetyczne. No to będziemy mieli magnetofon. Pierwsze magnetofony były na drut. Natomiast no, drut nie był najszczęśliwszym nośnikiem, więc bardzo szybko powstała taśma magnetyczna. Na początku była papierowa, taka jako ciekawostkę dodajmy. Tak, ale krótko, bardzo krótko istniało, bo zaraz potem doszliśmy dosyć szybko do czegoś takiego. To jest akurat taśma komputerowa, ale ona zupełnie przypadkowo ma taki sam rozmiar jak taśma wideo. Możemy to zademonstrować. Tak, nie wszyscy też widzieli taśmę wideo. To jest taśma wideo. To możemy pokazać, że to jest... standardu to VHS, jest, czyli... To jest ta sama szerokość taśmy. Tak, najpowszechniejszego kiedyś standardu, na którym z kolei nagrywaliśmy filmy. Tak, to nawet możemy przeczytać, że to jest Mad Max 1 i Mad Max 2 tutaj. O, klasyka. Bardzo, jaki ładny piracik. I teraz tak, no trochę wygniecione, ale to nie szkodzi. Jest to folia, tak naprawdę, plastikowa, na którym jest napylony proszek, że tak powiem, gęsto zmielone opiłki, tak bym powiedział. To jest proszek metalowy, który po prostu można namagnetyzować poprzez po prostu przejechanie nad tym głowicą. I przechowuje ten zapis magnetyczny po prostu. Tak, jest to nośnik. Jak ktoś może jeszcze pamięta, jak działały magnetofony szpulowe, to pierwsze komputery miały takie szpule, tylko że na odpowiednio szerszej taśmie. I jak sobie popatrzycie na jakieś takie stare filmy, tak, gdzie pokazują stare komputery, to właśnie takie z tyłu, takie dwie szpule, jak się kręcą w prawo, w lewo i tam w ogóle... A ile taka szpula danych mieściła? A wiesz co, nie mam bladego pojęcia, bo to mocno zależało od tego, w jakie urządzenie to włożysz. Mm-hmm, a tak mniej więcej, no widełki powiedzmy. Wiesz co, to jakieś tam kilobajty. Kilobajty. Słuchajcie, no. Kilo. Nie mega, nie giga, jak wasz smartfon, tylko kilo. Dlaczego taśmy się nie przyjęły na dłużej? Chociaż nadal są używane właśnie do robienia na przykład kopii zapasowych. Z takich samych przyczyn się nie przyjęły w komputerach, jak magnetofony nie przyjęły się w dyskotekach. Zanim się pojawiły odtwarzacze kompaktowe, to w dyskotekach grało się z płyt winylowych. No nadal się gra często gęsto. Tak, ale to już raczej z innych powodów, żeby sobie tam poruszać tą płytą. Symulatory na CD też takie są. Symulatory też są, tak. Prawdziwy DJ jednorożnie z winyla. Tak, ale głównym powodem tego, że nie grało się z magnetofonów, było to, że jeżeli chciałem z płyty sobie puścić konkretny kawałek, po prostu podjeżdżałem ramieniem na dane miejsce płyty, na płycie to nawet było widać, co się gdzie zaczyna i już. I grało, natomiast magnetofon musiał się przewinąć. I to samo było w komputerach, czyli po prostu jeżeli miałem jakieś tam dane pozapisywane i chciałem coś odczytać ze środka, no to musiałem całą tą szpulę przewinąć. No tutaj mamy taką podziałeczkę, można sobie było tam ten. Co prawda to się bardzo szybko przewijało, ale jednak się musiało przewinąć. No i pamiętajcie, że wielokrotne przewijanie takiej taśmy, jej napędzanie i zatrzymywanie, no też wpływa na samą tak, to się rozciąga, on się potrafił zerwać, mógł się uszkodzić nawet
mechanicznie w czasie przewijania również zdarzały się takie wypadki, że dać magnetofon. Tak, tym bardziej, że to no nie jest magnetofon, gdzie to po prostu sobie no, powoli ciągnie w jedną stronę, tylko to latało w prawo i w lewo po prostu. Każdy, kto miał polskiego kaseciaka, to wie, że wiele nie trzeba, żeby zapis magnetyczny został zniszczony, bo wciągnęło taśmę. A nie, no to wciąganie taśmy to powiedzmy osobna sprawa, to jest kwestia trochę badziewnych kaset, których no, wtedy używaliśmy. Zgadza się, niemniej takie ryzyko nawet w takiej profi taśmie komputerowej nadal występowało. A tak, ale to tak, niektóre dane są w pierun istotne. Bardziej chodziło jednak o czas dostępu. No też. I ludzie wymyślili coś takiego jak dysk. Coś takiego, co jest powiedzmy ideowym połączeniem płyty winylowej, bo jest okrągłe i się kręci, z zapisem magnetycznym, bo to jest krążek, który jest wykonany powiedzmy z takiego samego materiału. Lub z podobnego. Jak ta taśma, którą tu widzieliście. To jest, i napylony podobnym. To jest w zasadzie to samo, tylko w innym kształcie, czyli plastik, na który jest napylony jakiś materiał magnetyczny. I to wszystko zostało zapakowane w taką najpierw kopertę. W taką kopertę. A musicie wiedzieć, że jeszcze były większe dyskietki tego rodzaju. Kopertka tutaj ma jakiś tam poślizg, tak? I to było tutaj włożone. Oczywiście myśmy zniszczyli jedną, żeby wam pokazać. No co, dostało to obudowę i działało to w ten sposób, że po prostu krążek się kręcił. Na nim były ścieżki, tam 40 albo 80 przeważnie ścieżek. Głowica sobie chodziła i mieliśmy dwa w jednym, czyli mieliśmy możliwość wielokrotnego zapisywania, tak jak na magnetofonie, kasowania tych danych, zapisywania innych danych. I mieliśmy możliwość szybkiego jakby podjechania do danych, które nas interesują, taką właśnie charakterystyczną dla gramofonu. No i w ten sposób narodziła się dyskietka, to jest dyskietka 5,25 cala. Pierwsze dyskietki były 8 cali, czyli były jeszcze większe. Gdzieś taką miałem, ale mi wycięło. No, ale takie już bym nie zniszczył, bo to naprawdę unikat. Mhm. Potem się pojawiły dyskietki mniejsze, 3,5 cala. Jeszcze była taka wojna dyskietkowa w połowie lat 80. pomiędzy formatem 3 cala i 3,5 cala. O zwycięstwie w wojnie zadecydował tak naprawdę Apple, wybierając 3,5 cala. Tak, no po prostu jest to poręczniejsze. To już się mieściło do kieszeni, a przez to, że było sztywne i ten element magnetyczny, ten nośnik był schowany za tą metalową klapką, było też mniej podatne na uszkodzenie, no bo powiedzmy sobie szczerze, głowica odczytująca i zapisująca jeździ tutaj w tej okolicy. Jeżeli to złapiemy paluchami i upatrzemy, no to ten zapis już jest utrudniony na odczyt, a w skrajnym przypadku, jak podrapiemy na przykład paznokciem, tracimy ten zapis. Tutaj tego niebezpieczeństwa nie było. No jest mniejsze, ale się przede, przede wszystkim można to było wziąć w kieszeń i nie bać się, że nam się to pogniecie. Natomiast z praktyki powiem ci, że jeżeli faktycznie pominęło się mechaniczne zjawisko, typu, że ktoś tam pogniótł czy zniszczył, tylko się coś nagrało i się zostawiło na 2 czy 3 lata, to zapis na tych większych dyskietkach był zdecydowanie pewniejszy. Bo był rzadszy. Bo był rzadszy, po prostu mniejsza gęstość zapisu i tyle. Znaczy, powiem ci tak, po jakichś 10 latach próbowałem sobie podczytywać różne dyskietki, to z tych 3,5 calowych to tak mniej więcej połowa się nie bardzo chciała czytać, natomiast z piątek starsze praktycznie wszystkie. Chodziło o to, że po prostu, wiadomo, zapis magnetyczny, czy to muzyki, czy filmu, czy danych komputerowych, z czasem się niestety degraduje, po prostu to ulega rozmagnesowaniu. Im gorzej go traktujemy, czyli na przykład trzymamy w pobliżu głośników, innych magnesów, tym oczywiście no tak, szybciej ta degradacja postępuje. A nawet jak to sobie tylko leży, również po jakimś czasie. Znaczy, wiesz, no, musisz pamiętać, że pól magnetycznych wokół nas jest po prostu w tym momencie od cholery. Dokładnie. A nawet gdyby nie było, to mamy jeszcze ziemskie pole magnetyczne, które powoli nam będzie to, powoli będzie nam kasowało. No tak, ale dyskietki nie odeszły do lamusa, dlatego że ten zapis nie był jakoś szczególnie trwały, czy były za duże, czy coś. Po prostu zaczęliśmy produkować my i nasze zabawki, nasze urządzenia, coraz więcej i więcej danych. No i teraz wyobraźcie sobie, akurat ta dyskietka, którą trzymam w ręku, nawet ma tutaj napisane, mieści 2 megabajty danych. To już jest wypas. To jest pojemność teoretyczna tak naprawdę. W zależności od tego, jak ją sformatowaliśmy, to 1,5 megabajta, 1,6, 1,7. Tak, no bo tak, standardowo było 1,4 chyba, nie? Tak, 1,44 to był normalny format. Pod koniec, razem z 95 pojawiła się tak zwana duża gęstość, tam
1,68 czy coś takiego. W każdym razie, no to po prostu nam przestało wystarczać, a te mieścił jeszcze mnie, bo bodajże 800. Nie, 1,2. 1,2, bo dużej wielkości 1,2. Ja już nie pamiętam dobrze. Były 800, później było 1,2 te. No. Także przestało nam to wystarczać, a teraz, no moi drodzy, taki pipsztyk wielkości znaczka pocztowego albo jeszcze mniejszy potrafi mieć 2 terabajty. Tera. No i teraz sobie porównajcie. 2 mega, 2 tera. Znaczy ja powiem tak, mój pierwszy PC miał dysk twardy 60 megabajtów, czyli tak naprawdę byłem w stanie swojego twardziela zgrać na 40 dyskietek, tak? Kolejny miał chyba już 320 megabajtów. No to już tych dyskietek wychodziło troszeczkę za dużo. No tak. I wtedy pojawiły się płyty CD, CD, jak kto woli. Tak. I taka płyta miała. O, to jest nawet DVD, 4,7 GB, proszę. To już jest DVD, to jest, ale jest DVD. Po drodze było CD. Po drodze było CD, które miało 740 chyba. Poprawcie nas, bo mamy już sklerozę, starsi. To też znowu zależało trochę od zapisu. Pierwsze miały 600, chyba 80, potem się pojawiły 700, 720. I tak naprawdę same płyty nie zrobiły rewelacji, bo to był nośnik, który można było tylko zapisać w fabryce, że tak powiem, i odczytywać w domu. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się nagrywarki, które sobie każdy mógł kupić za, powiedzmy, jakieś rozsądne pieniądze, zamontować, a ceny czystych płyt też spadły, bo pamiętam, że pierwsze płyty czyste, które widziałem na oczy, to kosztowały około 20-30 dolarów za sztukę. Tak, a potem parę centów. A potem parę centów. Złotówkę mniej więcej, bo ja pamiętam, jeszcze jak kupowałem te płyty do pozycji. I w momencie, kiedy nadeszły tanie nagrywarki, to było, że tak powiem, ostatnia chwila, ponieważ cały czas mieliśmy do dyspozycji dyskietki, o śmiesznych już na tamte czasy pojemnościach. No tak, a dyski, płyta pozwalała na więcej. A dyski już wtedy zaczynało się liczyć w gigabajtach. Dokładnie i ten zapis, ale o tym powiemy wam myślę w kolejnym odcinku, ale ten zapis miał jedną jeszcze przewagę nad dyskietką czy taśmą. Nie degradował się tak szybko. Te płyty... No, też się degradował, ale z innych przyczyn, ale to ale o tym w następnym odcinku. O tym wam opowiemy, odcinku. Natomiast był dużo, dużo, dużo trwalszy niż zapis na dyskietce. A teraz, no cóż, przeszliśmy na etap nośników typu flash, takie karty, o, pędraczki mamy malusieńkie, dużo mniejsze od płyty, a mieści dużo więcej niż taka płyta. No i cóż, taki jest postęp, natomiast dzisiaj po prostu chcieliśmy wam opowiedzieć o tych takich pranośnikach, bo może nie wszyscy kojarzą, co to w ogóle było, chociaż może pewnie większość z was widziała to kiedyś na oczy. No wiesz, widzieć, ale wiedzieć, co tam jest w środku, no nie każdy miał okazję rozebrać dyskietkę, nie? No dokładnie, bo nie każdy po prostu ma pod ręką, także pamiętajcie, kto wam pokazał, co siedzi w środku. A tak jak już zdążyłem powiedzieć, zrobimy wam też film o płytach CD, o nośnikach optycznych. Ale to kiedyś tam później. A na razie dziękujemy wam za oglądanie. I żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć.